sprawie poczucia wartości. Istnieje jeszcze drugie nieszczęście, oprócz mniemania na swój własny temat, czyli sytuacji, w której ktoś nie posiada wartości, a uważa, że ją ma. Prowadzi to bardzo szybko do ośmieszenia się. Natomiast istnieje też druga, równie negatywna możliwość, sytuacja, kiedy ktoś posiada dość wysoką wartość lub bardzo wysoką wartość, natomiast z niej nie korzysta z umiejętności, które posiada, nie korzysta z wiedzy, którą posiada, nie korzysta z inteligencji, którą posiada, nie korzysta z mądrości, którą ma. To znaczy, zdarzają się odwrotne przypadki, dość często wśród kobiet, że taka kobieta nie wierzy w siebie, nie wierzy w swoje możliwości, nie wierzy w swoją wartość, nie wierzy w swoją urodę, nie wierzy również w ocenę innych ludzi, którzy bardzo wysoko ją oceniają, którzy przedstawiają, zachwycają się nią, podziwiają, a taka kobieta, szczególnie dotyczy to kobiet, czasami u facetów też się to zdarza, owszem, też znam takie przypadki. Mówimy na razie o kobiecie, a taka kobieta uważa, że się do niczego nie nadaje. Jest to równie przykre, powiedziałbym, że nawet gorsze, niż w przypadku, kiedy kobieta ma bardzo wysokie mniemanie o sobie, a niewielką wartość. W takim przypadku jest to po prostu wesołe. I takie sytuacje są dla nas, mężczyzn, całkiem przyjemne. Natomiast w drugą stronę, jeżeli kobieta siebie nie ceni, nie docenia, nie jest w stanie zrozumieć, jak dużo jest warta dla nas facetów, szczególnie dla nas facetów, powoduje to, że my, faceci, mamy do czynienia z tymi, którzy są gotowi z nami zawrzeć znajomość. Te, które mają za niskie poczucie wartości, za niskie mniemanie o sobie, niestety nie pojawiają się na rynku, na targu. U facetów jest odwrotnie, jeżeli facet ma niezaniczone poczucie wartości, za niskie mniemanie na swój temat, powoduje to, że te biedne kobiety patrzą na facetów i dochodzą do wniosków dookoła sami kretyni, ponieważ ci, którzy mogliby zmienić zdanie na temat rodu męskiego, zostali wychowani przez kobiety.